Do gry Brawl Stars została dodana nowa przedpremierowa oferta, która kosztuje 84,99 i kupując tą ofertę odblokujemy jednego zadymiarza, który składa się z dwóch zadymiarzy, czyli Lariego i Lavriego, czy jakoś tak. Kiedy wejdziemy w naszych zadymiarzy, nie widzimy na dole podświetlonej na szaro postaci. Ale te postacie za to są dostępne w sklepie. Tak jak powiedziałem, za 84 zł. Dwóch epickich zadymiarzy braci, gdzie w pierwszym dniu odblokowujemy nowych zadymiarzy, w drugim dniu monety, w trzecim dniu emotki, w czwartym punkty mocy, w piątym oczywiście znowu emotki, w szóstym monety, no i w siódmym odblokowujemy za darmo nowego skina do Lariego and Lavriego. Więc na pewno odcinek z Larym and Lavriego pojawi się za 7 dni, kiedy odblokujemy resztę nagród. Dzisiaj kupmy tą ofertę. Ale zanim kupimy tą ofertę, wpadłem na pewien pomysł. Każdy, kto teraz wejdzie do gry Brawl Stars, pisze w sklepie z przedmiotami kod Farel i napisze w komentarzu Lary and Lavri, nieważne jak, bylebyście tylko napisali, może być z błędem, bierze udział w konkursie i zawalczy o przedpremierowy pakiet Larego and Lavriego za 84 zł. Dokładnie do puli dorzucę jeszcze 15 blach i będzie miał całą stówkę. Ja kodzik już mam wpisany, wchodzę do sklepu i kupujemy. Zakup został pomyślnie sfinalizowany i uwaga, odblokowujemy! Tak jest! Nowy, powinni być nowi zadymiarze, Lary and Lavri. Lary sprzedaje bilety do Parku Star, pod czujnym okiem swojego bliźniaka Lavriego. Lary uwielbia zasady, ułatwiające życie. Lavri za to bardziej od samych zasad lubi ich egzekwowanie. Stanowią zgrany zespół. Do tego oczywiście emoteczka. No i niestety nie możemy odblokować sobie monet dopiero jutro. A wy, jeżeli chcielibyście zobaczyć jutro odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, pisz 1000 łapek pod tym filmem i wrzucę jutro jakiś fajny dla was film, a mam coś przygotowanego fajnego. Dobra, moi drodzy państwo, 76. zadymiarz przedpremierowy na moim koncie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo? Jest i on! Lary and Lavri. Na samym początku, moi drodzy państwo, przeczytajmy sobie co nieco więcej o tym zadymiarzu. Punkty życia 3400 plus 340, szybkość ruchu szybka, a tak podstawowy nazywa się bileter. Wystrzel 100 z biletów nad przeszkodami. Bilety wybuchają dwukrotnie po lądowaniu, zadając obrażenia pobliskim wrogom. Obrażenia 840 plus 84, zasięg daleki, szybkość przeładowania bardzo powolna. O kurczę, no to tutaj mamy troszeczkę problem. Super atak nazywa się wezwanie posiłków. Rzuć sygnał, aby przywołać bliźniaka Lavriego do pomocy. Lavri szuka rozrabiaków i wymierzy sprawiedliwość swoim paralizatorem. Czyli rozumiem, że gramy na początku zwykłą postacią, która jest throwerem, rzuca biletami nad przeszkodami, a później przywołuje swojego brata bliźniaka, który strzela z paralizatora. Obrażenia 3 razy 300 plus 30, zasięg Lavriego normalny, zdrowie Lavriego 3400 plus 340, szybkość ruchu Lavriego szybka. Okej, sprawdźmy tych zadymiarzy. No i co? Zagrajmy sobie na początku solóweczkę. I coś mi się wydaje, że ta postać może być pay to win. Dlaczego? Moi kochani, dlatego, że gramy solo, a za chwileczkę nas będzie dwóch. Zobaczmy, jak szybko otwieramy skrzynki na początku, albo pierw pokonajmy tą Jackie. Raz. Okej, zobaczcie, dwa razy wybucha ten bilet. Trzy razy musisz trafić przeciwnika, żeby nabić ulta. Wzywamy brata. No i co, brat teraz powinien dojechać tą Jackie. Jedziesz z nią? Tak jest. Ja jeszcze spamuję z daleka. Ha! To jest za proste. Dobra, sprawdźmy, jak szybko otworzymy skrzynkę. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Rozumiem. Na zerowych Power Cubesach musimy strzelić 3 razy. No i oczywiście na pierwszym poziomie mocy. Szybciutko jeszcze tutaj skrzynkę otwórzmy. Gdzie jest nasz braciszek? On już padł? Bo nie zwróciłem uwagi. Chyba, że kogoś tam wyjaśniać. Dobra. Mogę rzucić tutaj mojego brata? Mogę! Dobra, patrzcie, mój brat wyjaśnia. Lecisz za tą Jessie! Let's go! No i ją dopadł. Dobre. Zobaczmy cieszynkę. Okej. No, takie sobie. Breakdance zatańczył, zwycięska passa 3. Okej. O, no i star dropik do otwarcia. Czy coś będzie lepszego? No niestety nic, a szkoda. Ale moi kochani, w następnym odcinku mi się wydaje, że wymaksujemy sobie naszego zadymiarza, bo mam bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj do naszych nowych zadymiarzy, dużo punkcików. Więc załadujemy, wymaksujemy postać, ale gemy sobie odbierzmy, co nie? Gemy sobie odbieramy od razu. O, i ikona gracza, kozak. Starcie solo, nazwa dużo skrzynek. O kurcze. Ciekawa mapa. Sprawdźmy się na niej. Co to jest za mapa? Okej. Mamy kilka postaci, które rzucają na daleko, czyli Tick oraz Dynamite, więc się na nich może skupimy na początku. Raz, dwa, trzy. Dobra, po Ticku. Szybka akcja. Tutaj ktoś jest? Dynamite! Padł! Już nie ma Dynamite'a, więc może zróbmy tak, że ja wyślę tutaj mojego braciszka na Colta. Dojeżdżaj go, dojeżdżaj go! A nie!
Dojeżdżę go teraz. Go, 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 go. Nie! Dobijaj, dobijaj. Co jest? Dawaj, Lavri. Nie no, Lavri. Leszczu. O! Ha! Dogonił go jednak. Pokonał tego Kolta. Kozacko. Mamy tutaj Bula. Raz, dwa, trzy. Padnie. I Lavri, Lavri. O! Od tyłu, plecem urób. Tak jest, dojazd. Pięknie. Ej, mój braciszek nie może podnieść power cubesów. A szkoda, bo by mi się przydały. Dobra, jak wyskoczę na środek, no to raczej padnę, ale poczekajmy sobie, bo jeszcze zostało 6 zadymiarzy w grze. Czy ktoś tutaj jest? O, był ktoś tutaj. Dobra, po tobie, gościu. To była perła. Nie mam pytań. O, Lavri, gdzie ty jesteś? Nie gadaj, że wrócisz. Nie ma go. 5 zadymiarzy w grze. Powiem tak, jest przypał, ale ja to rozegram bardzo mądrze, bo rzucam od razu mojego ziomka, jak wszyscy będą lecieli, i dopiero doskakuję na trzeciego. No! Let's go! Poszedł, poszedł od razu z tego poko! Go, 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 go! Lavri, dojeżdżasz go! Dojeżdżasz go! Padam. Ale to było mądre! Okej, chociaż ranga trzecia, ale nie udało mi się wygrać. Zagrajmy jeszcze raz tą mapę, bo jest dosyć ciekawa, tylko że tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej. Będziemy puszowali. Aha! Jest Shelly po lewej, więc nie wiem, czy ja chcę od razu wskakiwać na środek. Chyba raczej nie, bo też jest ból. Ale jakbym sobie nabił szybko ulta, to fajne by było to. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedna. Dobra, dostała. Braciszek leci. Nie, gdzie ja strzeliłem bratem? Ale misklik, no nie wierzę. Dobra, ale wchodzę tam. Ha! Dobra, szybko, 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 szybko. To jest moje, wszystko moje, wszystko moje. I mój brat... będzie stał na środku! 20 power cubesów! Dobra, przesadziłem. Ale z 12 będzie miał na pewno. Dobra, więcej. 15. Wracam na środek i... bum! 16! Lavri, goń! Lecisz z nim! Okej! Okay. Wyjaśnię łatwo oponenta. Ten ból tak naprawdę... gdzie ty poszedłeś, wariacie? Ten ból tak naprawdę już jest martwy. Tego Henka nie chwycę, ale tego Bula mam w zasięgu chyba dalej. Hop! Hop! Tutaj ktoś może być jeszcze. Albo tu. Rozwalamy to. Cyk. Dobra, dostał, dostał. No i tutaj. Mój braciszek wjeżdża do Jackie. Dojedź ją! Tak jest! Porobiona. Na tym sobie jeszcze raz nabijemy ulta. Raz, dwa. Nie dobijamy ziomeczka. On zostaje. O! Tam chyba ktoś był w tamtym boksie. Czy padł ten ból? Halo! Nie wytrzymam. Ten ból padł? Aha! Chyba, że tutaj ktoś jest. Też nie ma. Mamy Henka, frytę. Henk! Okej. Okay. I tutaj jest jeszcze Bayron. O ile się nie mylę. Tak jest! Bayron został rozjechany przez Lavriego. I leci we mnie Shellka. Dawaj, Shellka, chodź. No, dawaj trampoliną. Ach. To chociaż będzie mój frag. Totalna dominacja, we dwóch ta gierka jest mocna. No to polećmy sobie teraz może z trybem zadyma. No i jestem ciekawy, czy jak podam do mojego braciszka, to czy on strzeli gola, czy minie po prostu tą piłkę i nawet jej nie przyjmie. Sprawdźmy to, bo to jest ciekawe, myślę. No. Mamy Edgara, B i Ems. Nawet spoko loko drużyna. Tyk. Ale jeszcze nie będę strzelał gola. Poczekajcie, jeszcze gola nie strzelam. A na razie chcę sobie nabić ulta. Dobra, mam mojego brata. Do którego... ach. Lavri, łap, piłę! No tutaj masz piłkę, gościu! Podajemy jeszcze raz, hop! No nie no! Siatę mu po raz kolejny założyłem! Okej. Okay. Teraz podaję ci, pyk! Nie przyjął. Dobra, Edgar dostaje na dziurę. Udało się na szczęście strzelić. No i dobra. Mój braciszek wjeżdża do przodu. I czy będzie gol? Tak jest! Czwórkę jest o wiele łatwiej. Zadyma zaliczona, to teraz zagrajmy batalię. No to zaczynamy. Mamy tutaj 8-bitowca. Od razu go dojeżdżam. Dostał. Kotek już też tam dojechał. I uwaga, zaskoczymy ich. Lavri, znaczy Lavri. Lavri dojechał B? Tak jest. I on chyba tam jeszcze walczy, czy nie? Tak, bo nabił mi ulta kolejnego. Niesamowite. Dobra, ty lecisz z tej strony, a ja z tej. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, okej. Okay. I szybciutko jeszcze raz. Gonisz tego 8-bitowca. Jazda, dogoń go, dogoń, 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 dogoń. Tak jest, jedziesz z nim, ostro. Pięknie. Szybko. Teraz tą bij. Dobijasz, dobrze. I tak ma być. Terabula, terabula.
Lavri kontra Bull. Kto wygra? Lavri. Ej, ten damage jest potężny, kiedy ja rzucam za płotu, a mój braciszek tankuje. Niesamowita postać. Coś mi się wydaje, że dostanie nerfa i to bardzo szybko. To zagrajmy sobie może teraz. Knockout. Dlaczego by nie? I do prawej. Let's go. Oni gdzieś tymi krzakami chyba wyjdą. Tak jest, dostał. Padł? Nie, żyje. Dobra. O kurczę, trzech. A! Wlazłem idealnie Macy. Patrz, też gram przeciwko Laremu i Lavremu. Padam. Nie wytrzymam. Ale numer. Czy my to przegramy? Mam nadzieję, że nie. Oj, moi drodzy państwo, trzeba się skupić szybciutko, bo tutaj, jeżeli to przegramy, to moja passa zwycięska się straci. Dobra, dojazd! Pan Skarbonka dalej żyje? Dalej. Aha! Uciekamy! Szybko, uciekaj, Farel! Dobra, dojazd! Kurczę, idealnie wlazłem w jego atak. Szybko ulecz się, mam trampolinę, żeby ewentualnie uciec. Nie! Trafił mnie! I padam! Ale numer! Popatrz się zwycięskiej! Nie sądziłem, że spotkam się z Larym and Lavrim tego samego dnia, dosłownie pół godziny po ogłoszeniu oferty. No to moi drodzy, na pocieszenie odpalmy sobie Stardropika. Dlaczego by nie? Będziemy sobie takie Stardropiki odpalali co odcinek na koniec. No i widzicie? Widzicie, jak jest dobrze? Zostawcie łapkę w górę, bo leci po legendę. Nie, mityk będzie. No dawaj! Epic, czemu epic? I bum, gadżet do Lavriego. O, co to za pan P fajny. No dobra, ja jestem zadowolony z tego epika, bo spoko, loko, spray, tak, to był spray. No dobra, to skoro tak dobrze oddaję, to jeszcze jednego odpalimy. Dla widza. Lecimy, rzadki, epicki, dobrze, dwa epickie w odcinku. I znowu epik. Dobra, daję jeszcze jednego spraya, jestem zadowolony. Tak jest, do Rafsa. Lepsze to niż punkty mocy. W następnym odcinku naszego nowego zadymiarza sobie wymaksujemy, podblokowujemy gadżety Star Powery i sprawdzimy się wtedy na polu bitwy z innymi graczami. Wy nie zapomnijcie brać udziału w konkursie, wpisujcie kod Farel do sklepu, a w komentarzu napiszcie Lary i Lavri. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, miłego dnia, hej!